Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Ewakuacja na oddziale okulistyki w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie. W ciągu kilku minut przeniesiono wszystkich pacjentów na niższe kondygnacje. Na miejscu zjawiły się trzy wozy strażackie, w tym jeden z drabiną, dzięki której uwalniano kolejnych ludzi znajdujących się na 8 piętrze. Na szczęście tym razem były to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia i to niełatwe. Oprócz tego, że akcja ewakuacyjna w szpitalu to wyzwanie samo w sobie, w przypadku Miedziowego Centrum Zdrowia poprzeczka trudności podniesiona jest jeszcze wyżej i to dosłownie. Budynek górniczego szpitala składa się z 9 kondygnacji, tym bardziej więc personel musi być doskonale przygotowany na wypadek ekstremalnych sytuacji. Wysoki budynek, w jakim zlokalizowany jest nasz szpital, obliguje nas do bycia w stałej gotowości. Współpracujemy tutaj ze Strażą Pożarną, z naszymi służbami BHP. Pracownicy są szkoleni i teoretycznie przygotowani, natomiast nie ma czegoś bardziej skutecznego niż ćwiczenia praktyczne. Do pożaru miało dojść na oddziale okulistycznym. Scenariusz był dobrze znany pracownikom. Najpierw pielęgniarka dyżurująca powiadamia straż pożarną i zdaje relację szefowi oddziału. Ordynator zarządza ewakuację. Pracownicy wyprowadzają pacjentów z sal i prowadzą ich na niższe piętro schodami, bo żadna z wind w czasie pożaru nie pracuje. Jesteśmy do tego przygotowane. Bardzo często mamy kursy, bardzo często mamy pogadanki na ten temat. Panowie strażacy do nas przyjeżdżają, więc myślę, że nie byłoby problemów. Do czasu przyjazdu strażaków ordynator musi sprawdzić, czy udało się ewakuować wszystkich pacjentów. Zagląda więc w każdy zakamarek. Szef oddziału opuszcza go jako ostatni. Jak kapitan okrętu, taka jest instrukcja. Jest napisane też, że w zasadzie powinien delegować dwie osoby do sprawdzania, czy wszystkie osoby z oddziału opuściły oddział, czy personel i pacjenci są już ewakuowani. Aczkolwiek sądzę, że ja to będę robił osobiście, nie będę kogoś delegował, szczególnie, że są to pewnie pielęgniarki. Także ja na końcu powinienem opuścić oddział i zdać raport z tego, z naszych poczynań strażakom, którzy mam nadzieję już wkrótce przybędą do szpitala. Następnie zjawiają się strażacy, którzy muszą dobiec na miejsce po schodach. Ordynator przekazuje wszystkie informacje dowódcy straży. Po przejściu na awaryjne zasilanie strażacy rozpoczynają walkę z ogniem. Przed budynek przyjeżdża wóz z drabiną strażacką, dzięki której ludzie pozostający na 8 piętrze budynku są ewakuowani przez okna. Dla personelu medycznego tego typu ćwiczenia są bardzo ważne, ponieważ pozwalają oszacować czas potrzebny do przeprowadzenia tego typu akcji. No w tej chwili nie było dużo pacjentów, także nie wiem, to było 5 minut, 10 minut od momentu rozpoznania. Także jak najszybciej staramy się. Pacjenci oddziału okulistycznego, którzy uczestniczyli w akcji Wysoko, ocenili jej przeprowadzenie. Wyjątkowo sprawnie, nie byliśmy zestresowani, wszystko przebiegło w jak najlepszym stylu. W ćwiczeniach oczywiście nie brali udziału ciężko chorzy pacjenci. Nie fatygujemy ciężko chorych pacjentów, nie straszymy ich, natomiast szkolimy nas personel, żeby byli przygotowani w przypadku najgorszej ewentualności. Ćwiczenia są powtarzane w Miedziowym Centrum Zdrowia cyklicznie co 1,5 roku. Za każdym razem ewakuowany jest inny oddział.